Witam w elektroskansenie. Dzisiaj popatrzymy sobie na najzajebistszą ścigałkę na Saturna oraz przyjrzymy się pokrótce jej sequelom. Na początku była Sega. No tak naprawdę na samym początku był automat. W 1994 roku w wersji jedno- i dwuosobowej podbił salony arcade w Japonii. No, wobec tego w 1995 postanowiono spróbować przenieść tą grę na Saturna. Była to taka polityka firmy Sega, dość typowa dla tamtych czasów. Przenosili bardzo dużo swoich automatowych hiciorów na Saturna. Ta konsola była z tego właśnie znana i no to był jeden z punktów marketingowych, którymi ją reklamowano, bo było mnóstwo bardzo fajnych portów z automatów na Saturna, czy Virtua Cup, Daytona USA, Sega Rally oczywiście. Sega Rally należy już do takiej drugiej generacji tych konwersji. Pierwszy rzut tych gier, czyli Daytona USA, Virtua Fighter pierwszy, no jeszcze nie w pełni utylizowały bebechy tego urządzenia. Jeszcze nie nauczono się na tyle dobrze opanować tych wnętrzności konsoli, żeby w pełni pokazać, na co ją stać. Sega Rally już pokazuje i no, gra do dzisiaj wygląda bardzo fajnie. Niestety widać troszeczkę po grafice, że Saturn nie jest konsolą stworzoną z myślą o grach 3D. Mimo że całość wygląda bardzo fajnie i wyciska z konsoli tam dziesiąte poty, to no, widać czasem, że dużo rzeczy doczytuje się za horyzontem. Na naszych oczach pojawiają się góry i reszta otoczenia. Tak więc konkurencja niestety pod względem grafiki 3D radziła sobie lepiej, ale nie pod względem fajnych z rozgrywki, bo Sega Rally pod tym względem nie ma sobie równych. Największym konkurentem, do którego była przyrównywana, no to był PlayStationowy Ridge Racer i muszę powiedzieć, że Sega Rally w moim rankingu zdecydowanie wygrywa z Ridge Racerem. Dużo przyjemniej się jeździ, dużo fajniej się gra po prostu w Sega Rally. Nie wiem, co w tym jest. Te samochody po prostu tak dobrze oddano ich ciężkość, bardzo fajnie się nimi steruje. Nie ma się takiego wrażenia jak w wielu innych wyścigówkach, że to są jakieś puste pudła, tylko no to jest po prostu kupa blachy i to czuć. Mamy trzy trasy, czyli pustynię, las oraz góry oraz trasę czwartą ukrytą, którą pokażę wam na samym końcu po użyciu cheatu, gdyż niestety do odblokowania tej trasy w trybie arcade, czyli tym podstawowym, który właśnie widzicie na ekranie, trzeba ukończyć wyścig na pierwszym miejscu, a no niestety nie jestem na tyle dobrze wyćwiczony, żeby mi się to udało. Jest też jeden ukryty samochód do odblokowania w podobny sposób, ale no mówię, to jest poza moimi możliwościami i nawet cheat na niego jest jakiś tak dziwny, że nie za bardzo wchodzi mi go wstukać, tak więc ograniczymy się do podstawowej wersji tego, co ta gra oferuje, czyli tak jak wspomniałem, trzy trasy, dwa samochody i bach do przodu. W grze był też bardzo fajny, znaczy jest też bardzo fajny tryb na dwóch graczy. Ścigamy się wtedy na podzielonym ekranie i emocje z tych takich drogowych pojedynków są niesamowite. To ta gra przez długi czas była po prostu punktem, stałym punktem każdej wizyty kumpli, bo od rozegranie turnieju w Sega Rally pomiędzy trzema czy czterema osobami to jest 20 minut. Nie trzeba do tego jakichś przygotowań, nie zasiada się na długo. Siada się na tych trzy rundy po kilka osoby i po prostu się dobrze bawi, bo gra jest zajebista. Sega Rally to swego rodzaju kamień milowy w grach wyścigowych, ponieważ jest to pierwsza gra, w której zastosowano różne oddziaływanie podłoży. To znaczy, gdy jedziemy po asfalcie, czy po żwirze, czy po błocie, to samochód zachowuje się nieco inaczej.
I to czuć, i to jest no, taki unique selling point tej gry. Kolejnym fajnym elementem jest muzyka do odegrania, której zapraszamy Joe Satraniego. Muzyczka ma taki typowy arcade'owy posmaczek, klimat gier właśnie z połowy lat 90., kiedy konsole rozpowszechniły kompakty wśród ludzi i wśród gier zaczęły się pojawiać soundtracki nagrane na płytę CD zamiast jakichś tam midów. No i ta muzyczka, taki kiczowaty elektroniczny posmaczek razem z tą fantastyczną gitarką tworzą specyficzny klimat. No i jak widać, niestety dojeżdżam na czwartym miejscu. Tak więc niestety nie udało mi się nawet dotrzeć na podium, a co dopiero myśleć o zajęciu pierwszego miejsca i pokazaniu wam legalnie tej trzeciej ukrytej trasy. No, pamiętam, że tą grą w latach 90. strasznie podniecał się Gulasz w Sega Service. Kiedy tylko zrecenzował ją na Sega Saturn, no to ogłosił ją królem wyścigów. I długo, długo jeszcze przy recenzji jakichś innych gier były zawsze porównania, że o, no fajna gra, ale to nie Sega Rally. Albo wychodził nowy Ridge Racer i było, no ciekawe, czy pobije Sega Rally. I przez długi czas nie, żadna gra nie pobiła tej pozycji, najlepszej pozycji wyścigowej na konsolę. Teraz weźmiemy sobie drugi samochód, Lakeside. No i pierwsze trzy trasy to były pustynia, później las, następnie góry. Czwarta trasa to jesienna przebieżka nad jeziorem. Ta trasa to jest koszmar, kurwa, składa się z samych zakrętów i no, jeździ się po nich chujowo. Ale wygląda za to całkiem fajnie, bo jest dużo drzewek dookoła. Przy trasie posadzonym te wszystkie zakręty, nie widać tego doczytywania się otoczenia. Tak więc no, szkoda, że chujowo się na niej gra, ale wygląda całkiem przyjemnie. Ja w tą grę oczywiście niestety nie zagrałem na Saturn wtedy, kiedy była na szczycie swojej popularności. Grałem na PC-cie, bo Sega znowu przygotowała tą grę chyba w 97 roku na PC-cie, tak jak pan to Trybuna. Ale mogę powiedzieć, że po tych latach, kiedy udało mi się odpalić na prawidłowym sprzęcie, na prawidłowym Saturnie, to wrażenia są bardzo fajne i bardzo często do tej gry wracam. Tak jak mówiłem, świetną sprawą jest jej błyskawiczność. Siadamy, odpalamy tryb arcade, wybieramy ten samochód, w 5 minut wyjeżdżamy wszystkie trasy, mamy ukończoną grę, satysfakcjonujące jest to bardzo, ponieważ nie trzeba grzebać w żadnych konfigach, nie trzeba się głowić, którą trasę się wybrać, chce się przejechać. Po prostu siadasz i grasz. Sega Rally 2 wyszła w Europie w 1999 roku jako jeden z tytułów startowych dla Dreamcasta. No, powiem wam, że tak samo jak w pierwszą część grałem w to najpierw na PC-cie i dopiero kilka lat temu po zdobyciu Dreamcasta. No i niestety wrażenia nie są już aż tak fajne. Oczywiście poprawy uległa grafika, wygląda to dużo fajniej, ale wprowadzono coś dziwnego do kontroli pojazdów. One są wszystkie jakieś takie puste, tekturowe, ślizgają się. Zupełnie nie ma tej przyjemności z prowadzenia wielkiej kupy blachy. Czuje się, jakby te samochody były z tektury albo plastiku, nie wiem. Ta gra nie spełnia moich oczekiwań, jeśli chodzi o Sega Rally. I mimo, że zawiera kilka tras więcej, kilka samochodów więcej, jakiś nam usprawni, no to nadal część pierwsza pozostaje niepobita, jeśli chodzi o fan płynący z rozgrywki, z samego prowadzenia samochodu. Wiem, że wśród fanów no to ta gra ma oczywiście duży szacunek, no bo to Sega Rally, tak? Ale nie wiem, mnie coś od niej odrzuca. Pamiętam, że z kumplami się podniecaliśmy, kiedy zdobywałem tą grę i
myśleliśmy, że będą znowu emocjonujące pojedynki, a tu dupa i niestety nie. No i w 2006 roku wychodzi Sega Rally na PlayStation 2. I wychodzi tylko w Japonii. I nie wiem, żeby nie powiem, żeby ta decyzja mnie jakoś strasznie zdziwiła, bo gra nie jest jakaś zbyt fascynująca. No, podobnie do Sega Rally 2 czuję się jakiś taki, jakąś taką pustkę przy prowadzeniu. Samochody są dalej lekkie, dziwnie skręcają, nie ma tej ciężkości fur. No, nie powiem, żeby ta gra mnie jakoś zachwycała. Da się pojeździć, bo są całkiem fajne widoczki, nawet przyjemna muzyczka. Ale no, mimo że to jest prawie 10 lat już później, co ja pierdolę, 11 lat później, jebana matematyka, to do pierwszej części nie ma starczy po prostu. Nadal, feeling Sega Rally pierwszego jest nie do pobicia i dopiero następne wcielenie tej gry miało przynieść pozytywne zmiany i powrót do dawnego klimatu i stylu. Był to wydany w 2007 roku Sega Rally Revo na PS3, Xboxa 360, na PC-ta. Bardzo fajna odsłona serii, świetna. Szkoda, że ostatnia jak na razie, nie wiem czemu, bo prowadzi się tutaj samochody wprost bajecznie. Jest i odpowiedni ciężar, i fajnie czuje się te różne nawierzchnie, po których się popyla. Są fajne sztuczki graficzne zastosowane. To jest już gra wydana po pierwszym MotorStormie, trzeba pamiętać. A tam zaprezentowano po raz pierwszy rzeźbienie kolejny w błocie. To znaczy, że przy każdym kolejnym przejeździe trasa była inna troszeczkę, ponieważ samochody pozostawiały wyżłobienia w podłożu i tam się czasem zbierała woda. No, wpływało to na rozgrywkę w stopniu minimalnym, ale wyglądało fajnie w materiałach prasowych. A nawet jak się gra, to też miło jest zobaczyć to, że czasem właśnie przejeżdża się przez jeziorko, bajorko wody, przez wielką kałużę, żłobi się kolejny w błocie. W następnym przejeździe będą one nadal na trasie, nawet jeszcze bardziej rozjechane przez kolejne samochody. Całkiem przyjemna muzyczka, grafika oczywiście jak na standardy 2007 roku bardzo fajna, właściwie bardzo, bardzo dobra jak na 2007 roku. To był start tej siódmej generacji, praktycznie dwa lata po wydaniu Xboxa. Tak więc widać w tej grze różnicę pomiędzy grami na pierwszego Xboxa czy PS2. Jak się włączy Sega Rally Revo, to od razu czuć, że to jest coś nowego. Wyszła też wersja na PSP tej części i muszę powiedzieć, że jest to z moich ulubionych przenośnych wyścigów, bo gra się w to bardzo przyjemnie. Oddano zarówno ten ciężar samochodów, zaimplementowano fajną graficzkę, dano fajną muzyczkę i gra się w to bardzo fajnie. Jest kilka tras, kilka samochodów, nie ma tutaj takiego zatrzęsienia tych wszystkich elementów jak w grach typu Gran Turismo czy Forza. Na pewno nie da się w tym wszystkim pogubić, ale też nie jest to totalna prostota. Przed każdym wyścigiem jesteśmy pytani o opony, jakie chcemy sobie wybrać i możemy to próbować dostosowywać do podłoży, które nas czekają na danej trasie. No, ogólnie rzecz biorąc, Świetna odsłona, zarówno na tę małą konsolkę, jak i na dużą. Sega Rally Revo oddaje klimat pierwszej części i spokojnie można ją polecić komuś, kto ma uczulenie na starsze tytuły. No bo prawdziwemu retromaniakowi nie muszę chyba pierwszej części polecać.